pewnego rodzaju sytuacją. Wiadomo, że jest to dzieło pewnego artysty, że jest to, są to jego emocje, jest to jego oddziaływanie, wpływ świata na niego i tak dalej. Zestawienie ze sobą trzech wystaw, trzech sytuacji jest tym bardziej ekscytujące, ponieważ zawsze wtedy pojawiają się pytania, co łączy te wystawy, co dzieli, czy jest coś wspólnego i dlaczego właściwie połączyliśmy je ze sobą w jedno. To są prace, które powstały w okresie ostatnich 10 lat. Prace inspirowane pejzażem, ale często na granicy abstrakcji. Może się wydawać dziwne, że ktoś odczuwa emocje na widok kilku plam i kilku kresek, no ale tak jest. Staram się, żeby prace były prawdziwe i uczciwe, żeby nie były zbyt ozdobne i kokietujące, ani jakieś czułostkowe. Może troszkę drapieżne. Prace są dla mnie, moja twórczość jest rodzajem może nawet terapii, ponieważ życie niesie różne historie. Rzeczywistość budzi różne potwory i to jest mój sposób na oswojenie ich, żeby zachować wolność. It's all right and began, dear friend, dear friend, dear friend. You make everything seem less bad and bland. Know how it seems that way a lot of the time. When thoughts run faster than words and wheels and power lines are snagged on trees and you're so still that sometimes you wish you were dancing and you weren't so bothered. I suppose you must know what it feels like to wake someone up inside and not be a boring glossy magazine where the faces are collaged and dull and too bright, they're just revolting. What I mean to say is, you're only a dream kind of person. You're too grey, and I love you this way, like missing when you're not here to be missed and kissing when you're not here to be kissed. Like kissing the back of your hand when there's nobody there and it's a quiet moment. Tutaj głównym tematem jest bezsenność. To jest to temat, który wielokrotnie już podejmowałam w różnych moich pracach, ponieważ mam problemy ze snem, nie mogę często zasnąć i mimo tego, że jestem bardzo zmęczona, to w ogóle mi się to nie udaje. I często potrafię przez pół nocy, bądź nawet całą noc szukać tej wygodnej pozycji, w której mogłabym usnąć. I wypocząć, bo to jest w sumie najważniejsze, a to najrzadziej się udaje.
znudziło mnie właściwie nazywanie tego wyszywanką. Są to dla mnie już po prostu rysunki nicią. Jest dla mnie nic innego jak rysunek wykonany po prostu innym medium niż dotychczasowe rysunki, czyli bez użycia ołówka, czy flamastrów, czy długopisów, tylko po prostu w inny sposób jest to narysowane. Narysowane są historie, opowiedziane są te historie za pomocą nici. Ta kreska jest jednak trochę rozedrgana, jest pozbawiona jakiejś mechaniczności, którą może dać właśnie jakieś medium ołówkowe, czy jakieś inne rysunkowe medium. Jeśli chodzi o oszczędność formalną, to wynika to w tym przypadku z pewnej równowagi, którą chciałam zachować na płótnie, czyli środki przekazu są bardzo surowe i proste, ale historie niosą ze sobą już szerokie znaczenia.